Polalsie LZY. Tak gwiazdy Skolimowie zareagowali na nasz film. Dom aktora w Skolimowie otworzył przed nami swoje drzwi. Wybitni aktorzy, piosenkarze, tancerze, reżyserzy czy dyrektorzy teatru w rozmowie z Moniką Tumińską wrócili wspomnieniami do lat swojej młodości i opowiedzieli przed kamerami o swoim życiu zawodowym, a także prywatnym. Pierwszy, premierowy odcinek nasza dziennikarka postanowiła obejrzeć wspólnie z mieszkańcami tego wyjątkowego domu. Obejrzałam pierwszy odcinek programu i jestem bardzo wzruszona, a jednocześnie bardzo szczęśliwa. To było coś wspaniałego. Wspominaliśmy ludzi, których już nie ma, wielkich artystów i pokazaliśmy nasz dom. Coraz więcej artystów zgłasza się, bo też chce być nagrani. Chcę powiedzieć o swojej pracy artystycznej i o swoim pobycie tu u nas. My jesteśmy jedna wielka rodzina. Niekoniecznie się kochamy, ale bardzo się lubimy. Ten odcinek bardzo nas wszystkich do siebie przybliżył. Bardzo dziękujemy z całego serca, mówi pani Ryszarda Gozdowska, 87 litrów. Przecinek, która była bohaterka tego odcinka, bardzo mi się podobał pierwszy odcinek. Ten nasz dom w parku, w tej zieleni wygląda pięknie, dodaje tancerka Mazowsza, Maria Czerwonkówna-Ressler. Na widowni zasiadł również pionier telewizji, Piotr Friedrich, 92 litry, który był zachwycony programem. Jako reżyser, scenarzysta, który takich programów zrobił sporo, mogę pogratulować pani Monice, mówi zachwycony. Drugi odcinek programu Gwiazdy w Skolimowie swoja premierę będzie miał już jutro o godz. 18 na YouTube Super Express Rozrywka. Gwiazdami odcinka będzie aktorka Agnieszka Berska-Zaczyk, 89 litrów, i tenor Zdzisław Zaczyk, 97 litrów.